dzień dobry po dłuższej przerwie, bo w poprzednim roku nie było mnie na kawsach. Wcześniej mieliśmy pandemię, więc te kawsy online, a kawsy tu i teraz z tą piękną salą, no to jest coś zupełnie innego i męczy mnie to od dobrych kilku miesięcy. Co ja tu powiem? Co ja tu powiem takiego, żeby zostało z publicznością na nie najbliższy tydzień, nie na drogę powrotną do domu, tylko na wiele miesięcy, żeby coś tam dręczyło cały czas, żeby poprawić coś w swoim podejściu do pieniędzy albo w inwestowaniu, bo o tym tutaj wszyscy przecież mówimy. I pomyślałem, że będę w takiej opozycji do większości prelegentów tutaj, czyli nie będę mówił o tym, jak inwestowanie jest proste. No bo ja też zawsze jestem po stronie publiczności długo, więc nasłuchałem się, że nieruchomości są proste, trzeba kupić, trzymać, będzie super, rynek zawsze jest do góry. Kryptowaluty, wiadomo, trzeba kupić, trzymać, inwestowanie jest proste. Jak spada, to kupuj, gdy leje się krew, wiadomo, każdy zna te słowa Warrena Buffetta. Mnie przez życie prowadzi zdanie, że w teorii nie ma różnicy między teorią a praktyką, ale w praktyce jest. Więc wszyscy wiemy, jak to jest, że leje się krew i trzeba kupować. To nie jest wcale takie proste. I ja wyszedłem z założenia, że inwestowanie w ogóle nie jest proste, jeśli sięgniemy do teorii naukowych. I z tym dzisiaj przyszedłem. A od małpy do inwestora, no co tu dużo mówić, będę miał do powiedzenia 2,5 miliona lat historii w 45 minut, ale myślę, że to będzie bardzo przydatne, jeśli zaczniemy się nad tym głębiej zastanawiać i nie tylko patrzeć w telefon, czy Deutsche Bank upadnie przez ten weekend, czy trzeba poczekać do przyszłego, czy Credit Suisse, czy coś jeszcze, tylko co poprawić u siebie, nie na rynku, u siebie. I myśl przewodnia, która mnie akurat tutaj męczyła, to jest taka, że historia nigdy się nie powtarza, ale ludzie zawsze. Bo ja w ogóle pracuję najmocniej nad tym, żeby zmieniać coś w sobie, w swoim podejściu, w swojej strategii, w swojej psychologii inwestowania. I to z reguły było to, co mnie przekonywało, jak siedziałem na publiczności. Te prelekcje, które mówiły o psychologii inwestowania, te prelekcje, które mówiły o tym, gdzie my ludzie popełniamy błędy, wywalamy się na rynku finansowym, dlaczego tam coś nie gra. Bo tylko na to mamy wpływ. Nie mamy wpływu na to, czy złoto będzie w przyszłym roku rosło, czy Bitcoin będzie akurat teraz rósł, co będzie z decyzjami Fedu. Absolutnie nie mamy na to wpływu, chociaż na deskach tej sali padło wielokrotnie, że każdy wie, co zrobi Fed. Każdy wie, jakie będzie podejście do tego rynku. Tak jakby wiele padło twardych deklaracji. Ja nie mógłbym spojrzeć ani wam w oczy, ani w lustro, gdybym miał teraz wyjść z takimi twardymi deklaracjami, więc pomyślałem, że sięgnę trochę do nauki, trochę do ekonomii behawioralnej, trochę do psychologii. No i tym sposobem są małpy. Kilka książek było potrzebnych, żeby zebrać te wszystkie teorie, które są dzisiaj potrzebne do tego, żeby wytłumaczyć, dlaczego inwestowanie jest takie trudne. Dlaczego jest takie trudne dla człowieka, bo nie jest kompletnie naturalne. Przydał mi się bardzo pan Harari i serdecznie polecam każdemu przeczytanie tego, jak ten człowiek od tego wędrującego przez lasy, stepy, równiny, dżungle do tego, który przyjeżdża na tę wielką konferencję. Jak to się stało przez te miliony lat, że tutaj wylądowaliśmy? No i przyznam się szczerze, że jak patrzę na rozwój technologii i to, jak szybko to wszystko działa, szczególnie od ostatniej dekady, to czuję się trochę jak bohaterowie trylogii Wojna o planetę małp, czy w ogóle planety małp, dlatego też te małpy będą mi bardzo dzisiaj potrzebne. Fun fact, większość obrazków dzisiaj na tej prezentacji jest wygenerowanych przez sztuczną inteligencję. To tak, żeby być na bieżąco z trendami. ChatGPT tego nie napisał, ale Midjourney to narysowało, więc staram się nadążać, chociaż czuję się jak ta małpa, która jedzie na koniu, że ta technologia pędzi zbyt szybko na to, jak ja muszę ją zaabsorbować do inwestowania. Jak to jest z tym rynkiem finansowym? No bo wszyscy będziemy tu rozmawiać przede wszystkim o pieniądzach. Po to się tutaj znaleźliśmy, w to wszyscy wierzymy. To jest nasze główne spoiwo, jak przyjeżdżamy co roku na kawsy. Pieniądze. Rynek finansowy z tej perspektywy wydaje nam się czymś bardzo odległym. 1896 w Stanach Dow Jones Industrial Average powstaje indeks, bo inwestorzy mają dosyć sprawdzania poszczególnych spółek. Oni chcą wiedzieć, czy gospodarka rośnie, spada i tak dalej. Potrzebują indeksu. I oto powstał taki indeks. Wcześniej był jeszcze jeden, ale ten nie przetrwał za bardzo, bo skupiał się głównie na spółkach z rozwoju kolei. W tamtych czasach generalnie pociąg to było najważniejsze, co może być. I tak, żeby sobie uzmysłowić, dr Quinn na pewno kojarzycie mniej więcej. No to ten indeks powstał pi razy oko 30 lat po tym, jak się dzieje akcja tego serialu. To wtedy już Amerykanie mieli indeks Dow Jones Industrial Average. I z tej perspektywy to się nam wydaje super odległe. Ale żeby zainwestować w indeks, żeby zrobić coś banalnie prostego i mieć w portfelu to, że cały rynek rośnie i ja chcę rosnąć razem z nim, potrzebowaliśmy
Zobaczcie, ilu lat. 1976. Dopiero John Bogle wymyśla Vanguard 500 Index Fund, czyli jesteśmy w stanie kupić S&P 500. No i oczywiście jesteśmy w stanie kupić to w Stanach, tak jakby my w ogóle jesteśmy innym światem pod tym względem i na tym slajdzie nas prawie nie ma, tam gdzieś dopiero na końcu w 91 i niektórzy pewnie doskonale pamiętają, jak to wyglądało, jak to się ma do historii rozwoju rynków w Stanach Zjednoczonych. No zupełnie inna bajka. I dopiero 2 lata później powstaje kapitałowa część planu emerytalnego amerykańskiego, czyli tego planu 401. Tego planu, który dzisiaj jest fundamentem, dlatego politycy spoglądają przed wyborami, w trakcie wyborów, oni spoglądają na to, jak się zachowuje S&P 500, jak się zachowuje amerykańska gospodarka, bo emeryt amerykański jest zależny od giełdy amerykańskiej. U nas raczej jest dyskusja, czy przetrwa, czy okradną, czy nie okradną, nie? Że tak jakby tam jeszcze nie dotarliśmy. No i z naszej perspektywy dopiero startuje WIG, startuje ta nasza polska giełda. Po tych wszystkich historiach z ostatnich kilkuset lat wiadomo, że nie mieliśmy za bardzo okazji tego nadrobić. I żeby mieć taki jeszcze punkcik odniesienia, ile rzeczy tutaj powstało w tych latach, w 1969 lądujemy na Księżycu, prawda? Czyli dopiero kilka lat później wymyślamy, jak zainwestować w S&P 500. Ten rozwój rynków z tej perspektywy jest naprawdę czymś, co się wydarzyło dosłownie przed chwilą. No i w 2009 roku powstało coś, co wywaliło stolik do góry nogami, czyli Bitcoin. O nim sobie jeszcze powiemy, bo to jest ciekawa historia, jeśli spojrzymy na niego przez pryzmat psychologii ewolucyjnej. A spróbujmy teraz zrobić big picture. Nie ostatnie 100 lat, tylko sięgamy troszeczkę dalej. 10 tysięcy lat temu człowiek wyszedł z lasu i pomyślał sobie, teraz ja chcę mieć swój kawałek lasu, swój kawałek ziemi, swoje zwierzęta, swoją żywność. By tam się zaczęła największa rewolucja w dziejach ludzkości. Jeśli ktoś jest naukowcem i zajmuje się tym bardzo profesjonalnie, to przepraszam, że tak mocno upraszczam, ale w 45 minut i z przełożeniem na rynki finansowe wiadomo, że nie jest łatwo zawrzeć wszystkie teorie. Ale żebyśmy się dobrze zrozumieli, 10 tysięcy lat temu zaczyna się rewolucja agrarna, jeden z największych wydarzeń w dziejach ludzkości, która no de facto prowadzi nas do tego, że zaczynamy być chciwi, zaczynamy mieć, zaczynamy w ogóle coś posiadać. Czyli w tym pytaniu być czy mieć, 10 tysięcy lat temu stwierdziliśmy, że jednak mieć. Jak wyszliśmy z małych wspólnot, to 5 tysięcy lat później stwierdziliśmy, że to nie działa, jak zaczynamy taki większy networking, jak zaczynamy wyjeżdżać do miast, zaczynamy handlować, to się nie spina. Musimy mieć coś do wymiany. To po prostu inaczej się nie uda, to się nie zeskaluje. No i tak oto ludzkość zaczęła kombinować z pieniędzmi. Muszelki, kamienie, koraliki, no różne były kombinacje. Po drodze zaczęliśmy myśleć o tym, że można tłoczyć jakieś monety, bo można. Z różnych kruszców można. Później wpadliśmy na pomysł, że jedne kruszce można łatwiej podrabiać, drugie nie. Rewolucja agrarna wywołała też chciwość. Pierwszy raz coś mamy, więc pierwszy raz zaczynamy być chciwi. Każdy, kto inwestuje, zna doskonale te dwie emocje, strach i chciwość. Każdy doskonale to przerabiał. No to chciwość jest tą młodszą siostrą. Pira za oko według psychologii ewolucji 10 tysięcy lat temu. Standard złota to jest coś, na co wpadliśmy 300 lat temu. Ciężko jest to podrobić. Trochę banki mają tu do powiedzenia, jak mam tego dolara, czy mam ten banknot, no to gdzieś tam jest odpowiednik wyrażony w tym kruszcu, który wszyscy akceptujemy. Bo to jest kluczowa koncepcja, że my wszyscy to akceptujemy. Wszyscy akceptujemy pieniądz i wszyscy w niego wierzymy. To, co łączy tę naszą wspólnotę na kawsach, to jest to, że zakładam, że wszyscy wierzymy w kapitalizm. Wszyscy wierzymy, że jesteśmy tu dla pieniędzy. To jest byt, który nie jest namacalny. To jest coś, czemu my daliśmy życie według teorii ewolucji, bo my uwierzyliśmy w tę ideę. To a propos kilku innych, o których jeszcze będę wspominał. I 300 lat temu standard złota się zaczął rozpędzać, a 50 lat temu już się skończył. Więc tu niektórzy na sali mogą jeszcze sobie nawet przypomnieć to wystąpienie Nixona i jak to mniej więcej było, że dobrze się nie rozpędziliśmy, a już stanęliśmy przed nowym wyzwaniem i znowu kompletnie innym systemem, w który znowu trzeba było wspólnie uwierzyć. I gdybyśmy spojrzeli na te 10 tysięcy lat bardzo szeroko i na to, co pokazałem wcześniej, tych kilka instrumentów, no to już ta oś czasu się robi trochę inna. A gdybyśmy spojrzeli na jeszcze inną oś czasu, co było przed tym? Przez 2,5 miliona lat wędrowaliśmy. Wędrowaliśmy, zbieraliśmy owoce, polowaliśmy, staraliśmy się jakoś przetrwać. Nie chcieliśmy mieć, nie chcieliśmy mieć własnego kawałka terenu. Nie chcieliśmy ingerować w przyrodę. Chcieliśmy trochę tej przyrody zjeść, trochę ta przyroda chciała zjeść nas, bo takie to były czasy. I tam się ukształtował człowiek według większości teorii psychologii ewolucji.
I z tej osi czasu to ostatnie 100 lat nie znaczy nic. I to jest jedna z podstawowych teorii, o których właśnie mówi psychologia ewolucyjna i pomyślałem, że to jest coś, co do mnie mocno przemawia poprzez wiele teorii naukowych i przekłada się mocno na kwestie finansowe i spróbuję to dzisiaj udowodnić. Może porobimy sobie jakieś małe eksperymenty, zobaczymy jakaś praca domowa bardzo przyjemna, jak sprawdzić na sobie, czy to faktycznie działa, czy naukowcy mają rację. A jeśli mają rację, to czy to działa na nasze pieniądze? Bo to jest kluczowa myśl. Psychologia ewolucyjna tłumaczy nam trochę to, że 2,5 miliona lat coś się tworzyło w człowieku, plus te tam 10 tysięcy od rewolucji agrarnej i to z nami zostało. I ileś instynktów, ileś rzeczy ukształtowało się wtedy, no a teraz świat jest jaki jest, prawda? Więc pytanie, czy tamte kompetencje, tamte rzeczy, które z nami zostały, one są fajne, czy one nam przeszkadzają w niektórych rzeczach? Bo mi się wydaje, że w kontekście finansowym one nam mogą bardzo, bardzo przeszkadzać. Mały eksperyment tylko do części męskiej. Na część damską jest jeszcze inny eksperyment, ale tego już nie będziemy mieścić. Chcę tylko udowodnić, czy może kojarzycie już od razu, czy trzeba będzie to sprawdzić w domu. Czy znacie to uczucie, jak idziecie, panowie, z przyjaciółmi na piwo? Idziecie na to piwo, siedzicie przez godzinkę, dwie, może trzy. No, najpierw sobie coś rozmawiacie, co u kogo słychać i tak dalej, ale w pewnym momencie to jest taki moment milczenia. I to nie jest takie niezręczne milczenie, to nie jest niezręczna cisza, że kurde, coś tak nie klei się temat. Nie, to jest fajna cisza. Patrzycie się na waszych przyjaciół, patrzycie się na to piwo, myślicie sobie, że jest fajnie. Macie taką, jakąś taką spokój. Kojarzycie mniej więcej takie uczucie, że sobie siedzicie na piwku, jest fajnie i nic nie trzeba gadać. To jest psychologia i to jest coś, co z nami zostało sprzed milionów lat. Taka jest teoria. I to jest jedna z prac domowych. Spróbujmy przetestować to na sobie. Jak pójdziecie z przyjaciółmi na piwo, to jest ważne, nie z ludźmi, których dopiero co poznaliście. Nie, nie. Z ludźmi, z którymi już macie jakąś więź. Z nimi idźcie na piwo i zastanówcie się nad tym milczeniem, które jest przy stole. I nad tym, że jesteście spokojni i tak jakby jest wszystko okej. To jest fajne uczucie. I to wzięło się między innymi stąd, że jak siedzieliśmy w krzakach i polowaliśmy, my mężczyźni 2 miliony lat temu, to musieliśmy być cicho, żeby nie spłoszyć zwierzyny. Musieliśmy być cicho, żeby inna zwierzyna nas nie zjadła i nie znalazła. I musieliśmy być z tymi ludźmi blisko, bo od nich zależało nasze życie. Nasze życie, naszych rodzin i tak dalej. Musieliśmy budować więź. I według tej teorii my mamy takie poczucie satysfakcji i spokoju, jak z naszymi bliskimi ludźmi wspólnie milczymy. To mają mężczyźni, że lubimy milczeć sobie wspólnie. Budujemy w ten sposób pewną więź. I teraz pytanie. Czy takich teorii i takich rzeczy jest więcej? Czy jest więcej takich zależności, które mogą się przełożyć na to, co robimy codziennie? Otwieramy konto maklerskie, a tam coś w głowie, co zostało nam sprzed milionów lat. Nie wiem, naukowcy mówią, że trochę tego jest. I spróbujemy sobie dzisiaj przez kilka takich przykładów przejść. Może zauważycie coś u siebie, bo generalnie o to mi najbardziej chodzi, żeby to nie zostało tylko i wyłącznie w teorii i nagrane na YouTubie, tylko żeby faktycznie każdy sobie mógł do siebie przyłożyć te zasady. Może nam się to uda. Dwa przykłady, które rozumieją doskonale marketingowcy na świecie. Pierwszy Black Friday, doskonałe święto konsumpcji. Święto, w którym skupiamy się na tym, żeby upolować jakąś promocję. Na tym się musimy skupić, żeby upolować jakąś promocję. Krążyć, szukać, znaleźć super przecenę i kupić. Nieważne, czy nie jest nam potrzebne, tak jakby, ale możemy to zaznaczyć w kalendarzu, to jest ważny dzień, możemy zrobić sobie listę, na co polujemy, albo możemy zdać się na spontan. Wchodzimy do lasu e-commerce'owego i może jakaś zwierzyna wpadnie do koszyka. A drugie to jest jeden ze sponsorów tego wydarzenia, czyli X-Trade Brokers, który no mnie mocno ujął tak jakby modelem biznesowym i tej oferty akcji ETF-ów za darmo, bo to też wykorzystuje psychologię ewolucji poniekąd. Jak macie tam konto i macie tam konto tylko po to, żeby kupować akcje i ETF-y, dlatego że są za darmo i będziecie co miesiąc regularnie kupować, budować strategię, tak jak w książkach napisali i tak dalej, ale otwieracie tę platformę, patrzycie, jaki ten DAX wykupiony. Ja niby co miesiąc mam przyjść po ETF-y, po akcje, ale ten DAX wygląda tak, że no to się sam short prosi. No nie mogę patrzeć po prostu. No muszę kliknąć. Muszę kliknąć. I to jest nic innego jak instynkt łowcy według psychologów. Tak długo polowaliśmy, że to uczucie upolowania czegoś zostało z nami.
Ta satysfakcja, że my kupiliśmy tę rzecz na przecenie i my upolowaliśmy ją z 40% zniżką. Ta myśl, że my upolowaliśmy tego DAX-a i przyszliśmy tutaj robić regularnie zakupy z ETF-ów, ale 100 pipsów poszło, mamy tę satysfakcję. To w ogóle nie chodzi o pieniądze, tu chodzi o instynkt, który nam zadziałał. Tu chodzi o coś, co zrobiliśmy świadomie albo nieświadomie. Ja, żeby było jasne, to nie jest tak, że ja tutaj wyszedłem mądry, bo ja to wszystko znam, wszystko obcykane. Ja tego shorta na DAX-ie też od czasu do czasu mam, bo ja nie mówię, jak on taki jest wysoki. To się nie spina. Ja to jak zwierzyna po prostu, tam już prawie jest, już ten łuk wyciągam i pyk. Mała pozycja, ale mała. I dlaczego to jest istotne? Bo jeśli mamy z takimi rzeczami problem, to możemy zadziałać. Jeśli mamy duże konto, które opiera się o spółki dywidendowe, ETF-y, pomnażanie majątku, ale takie coś nas męczy, to może warto założyć mikrokonto, na którym będziemy te nasze instynkty spokojnie realizować. I tam będziemy polować. Będziemy polować na malutkim koncie, które nawet jak się pomylimy i tak dalej, to nie zabije nam tego dużego konta, które buduje nasz majątek. Jak znamy jakąś słabość, to możemy nad czymś pracować i to rozwijać. Taka jest moja koncepcja w każdym razie. Trochę już o tym wspomniałem, ale kiedy narodziła się chciwość? Jak zaczęliśmy coś mieć? Chciwość jest tą młodszą siostrą z dwóch emocji, chciwości i strachu. 10 tysięcy lat temu rewolucja agrarna. Jest jeszcze trzecia siostra, zazdrość, ale to już trzeba było mieć więcej. Niby tam przez miliony lat też się zdarzało, że ktoś kogoś zabił za ładne koraliki, czy tam ładną dzidę i tak dalej. Ale generalnie jak już mieliśmy więcej, to zazdrość też jest taką emocją, która weszła w tym późniejszym kapitalizmie. Na InvestCapsach fantastycznie to widać. Jak macie, nie wiem, milion w portfelu, ale obok ktoś pokazuje, że ma 5, dzień w plecy. Najgorzej. Wyszedł wam dobry trade na pół lota, a obok zrobił na 3 loty. Najgorzej być nie może. To całe kapsy w plecy po prostu. Zazdrość jest to trzecią emocją, która przyszła z późnym kapitalizmem i my nie patrzymy na to, że nam się coś super udało, zrobiliśmy coś fantastycznego, ale sąsiad zrobił jeszcze lepiej. To jest nie do przyjęcia. Ale my wracamy do tej naszej chciwości. Jest taka teoria, która w dużej mierze mówi o zwierzętach, ale później oczywiście też człowiek zaczął z niej korzystać, podpatrzył, jak robią to zwierzęta. Zwierzęta podążają do tego wodopoju, z którego piją inne zwierzęta. Logiczne, prawda? Nie chcemy się zatruć, nie chcemy stracić życia przez takie głupoty, więc tak to działa. Szukamy tego poparcia wśród innych w naszym gatunku albo w innych gatunkach. W tym przypadku na rynkach finansowych tylko my jesteśmy, zwierząt nie ma. Ale to ma sens, kiedy patrzymy na przyrodę, kiedy patrzymy na psychologię różnych gatunków, kiedy patrzymy na historię ewolucji. Ale czy to ma sens w finansach? Jak o jakichś spółkach, o jakichś biznesach jest bardzo głośno. I mają fantastyczny PR, mają fantastyczne relacje inwestorskie, mają wykupione masę mediów, wszystkiego. I wszyscy do tego lgną. Intuicyjnie to nam się wydaje dobre, bo nie może aż tak dużo ludzi się mylić. Jakby to nam działa, to jest sprawdzone, bo o tym się mówi. Dlaczego wielu spółek w ogóle nie widzimy? Bo o nich się nie mówi, nie mają pokrycia analitycznego, nie mówi się o nich w mediach. Na kilkaset spółek mówimy tylko o tych największych, najbardziej płynnych i do nich często lgniemy. I to ma drugą stronę. Tę piramidę może znamy z teorii akurat, ale wykorzystując dokładnie tę zasadę, można budować paskudne pułapki. Nie tyle na inwestora, ale na człowieka, który po prostu chce zrobić cokolwiek ze swoimi pieniędzmi. Wczoraj rozmawialiśmy akurat tutaj gdzieś w kuluarach i też wspomniałem, że będę tutaj na slajdach miał pana Madoffa. No i tak padło sobie do słowa, że a czemu tak Madoffa? Nie masz jakiejś polskiej piramidy? Trochę się ten nasz rynek kapitałowy rozwinął. Też mamy swoje. Mamy zawsze amerykańskie. No i faktycznie, jak się tak zastanowić, na tym Madoffie my nie zobaczymy. Stracił ktoś na piramidzie Madoffa? O Polski nie będę pytał, spokojnie, ale ktoś u Madoffa inwestował? No nie bardzo. Raczej amerykańscy celebryci, cały ten świat im zazdrościł, że ten aktor, tamta piosenkarka, później wszyscy idą na imprezę do Madoffa. A Madoff nie ma pieniędzy, bo miał piramidę finansową. Bywa. Ale my też mamy swoich małych Madoffów i trochę bardziej kreatywnych. Właśnie wczoraj rozmawialiśmy o tym, dlaczego by tu nie pokazać naszego Zanzibaru, tokenów Piri Piri i różnych takich cudownych rzeczy. Trochę polska gospodarka ruszyła z kopyta, i kreatywnych piramid finansowych też się kilku dorobiliśmy. Więc tu, przepraszam, powinien zamiast Madoffa być jakiś polski milioner, który stworzył kreatywnie ciekawy biznes. Ale to jest to, na co my musimy diabelnie uważać. To jest ten wodopój, który regularnie trafiamy na niego na giełdzie. Regularnie coś jest, o czym wszyscy mówią, wszyscy to zachwalają i najczęściej zachwalają to w tym momencie, w którym zdecydowanie tego nie można kupować.
I jeśli nie jesteśmy w stanie tego wyłączyć, tylko idziemy zawsze za tłumem, no to się łapiemy na rzecz bardzo prostą. Taka super oczywista, ale na piramidach łatwiej się to wyjaśnia. Kliknęlibyście w taki filmik? Nie bardzo, nie? Nie? Jakoś taki, nie wiem, cwaniak. Dekada cała, 10 lat by do rynki rosły? Bez sensu. Nie, że ostatnio Hossad była najdłuższa i mniej więcej tyle była. Ale ja bym tego nie kliknął. To mnie w ogóle nie przekonuje. Jest zyski i że przede mną, więc jeszcze mam szansę się załapać. I jeszcze pewnie koleś by pokazywał dane, które pokazują, że te hossy są dłuższe niż bessy, że rynki się rozwijają, że inwestowanie indeksowe jest super, bo indeksy wyrzucają nam te spółki, które wypadają i wstawiają te spółki, które są w indeksie coraz większe. Więc bez sensu. Ja bym w to chyba nie kliknął. I myślę, że większość z was też by w to nie kliknęła, bo naturalnie ciężko jest nam uwierzyć w takie pozytywne rzeczy, bo jest emocja dużo ważniejsza. W to byście kliknęli. Kliknęlibyście w to, jak nic. Bo strach jest dużo ważniejszy. Bo strach, który sugeruje, już pomijając tego smutnego pana, to jest w ogóle moje zdjęcie ślubne, ale na czarno-biało. Ale nie kliknęlibyście, bo ta bieda, każdy ma swoją. Tu dzisiaj padło o punktach odniesienia, że każdy ma swój zupełnie inny punkt odniesienia, więc każdy widzi swoją biedę, zaczyna sobie wyobrażać. Bieda to jest coś, co nam zabierze. Tam mówiliśmy o jakichś zyskach, które może będą, a tu ktoś nam chce zabrać to, co już mamy. To jest silna emocja, która jest z nami od milionów lat. Ona jeszcze przed rewolucją agrarną była. Już pilnowaliśmy tego, co mamy prawie na sobie, z czym przemierzamy ten las, tę równinę. No kryzys, wiadomo, no, ile tych kryzysów było. Ja czasami wychodziłem na takie sceny i się pytałem, kto jaki kryzys pamięta. I tak się demografię sprawdzało. Nie, że tak to tam, o, Brexit kryzys, pandemia kryzys, Lehman Brothers kryzys. Wszyscy żyjemy, wszyscy mamy coraz więcej na kontach, wszystko jest fajnie. Ale każdy pamięta ileś kryzysów. No i 2023, to przecież już nam zabiorą. Ja bym klikał. Ja bym nie czekał do przyszłego roku, ja bym to już kliknął. Bo strach jest dużo starszą emocją niż chciwość. I strach był czymś, co dało nam przetrwanie. Co tu dużo mówić? No jak się dobrze zastanowić, to teraz to, ja mogę być chojrak. Mówię sobie na scenie, że tu trzeba na to uważać, tu trzeba kliknąć, tam trzeba nie kliknąć. Kiedyś trzeba było uważać, jak się dosłownie przejdzie parę metrów od swojego ogniska, bo mógł być tam wąż, jakaś straszna rzecz. No jakby na wszystko trzeba było uważać. Sąsiad nas mógł zabić, zwierzę nas mogło zabić, nie ta jeżyna z drzewa już było po imprezie. No wszystko mogło nas zmieść z powierzchni ziemi. Strach dał nam możliwość przetrwania i przez to ten strach jest u nas tak silny. I on na rynkach finansowych jest o tyle silny, że ja nie wiem, ja na pewno znacie kogoś takiego, kto przez 10 lat czeka na kryzys, krach, żeby wejść, bo jest drogo, jest wszystko, on czeka na kryzys. Tak jakby ten strach jest emocją napędzającą. Te rynki się rozwijają, te spółki płacą dywidendy, ale on czeka, bo 90% przyceny będzie. No i prawie na pewno prześpi wszystkie korekty 20, 30, 40, 50%, bo on czeka na koniec świata. Trzeba mieć ogromne ego, żeby wierzyć, że to akurat teraz za naszego życia będzie koniec świata. Ja tu mówię o milionach lat w prezentacji, ale akurat teraz. Teraz po tych kawsach będzie koniec świata. A za rok 10. edycja, to wiecie. Więc strach jest dużo silniejszy. I najprościej jest to sprawdzić na sobie, jak idziemy samotnie przez ciemną ulicę. Jesteśmy niespokojni, choćby to było najbezpieczniejsze miejsce gdzieś pod naszym domem. Wracamy i znamy doskonale te lokalizacje. Nigdy nic nikomu się nie stało. Jest monitoring, wszystko jest tip-top, nikogo żywej duszy nie ma. Ale puls nam się jakoś podnosi. Trochę ten człowiek niespokojny, delikatnie się spina, trochę się rozgląda. Ten szelest liści, jakiś krzak, coś jeszcze, coś pyknie w tle. No i już nagle podskakujemy. To jest psychologia ewolucyjna. Jakby przez 2 miliony lat podskakiwaliśmy, bo tam mógł być tygrys, tam mogły być różne paskudztwa. Więc jak wracamy po imprezie do domu, no to też możemy być czujni po prostu. I to jest strach, który też został na rynkach finansowych. No i nie oszukujmy się, strach jest wykorzystywany cały czas, strach doskonale sprzedaje, strach doskonały jest na YouTubie, wszyscy byśmy kliknęli tego smutnego pana, co straszy biedą. No tak to mniej więcej działa. I jeśli żyjemy tylko i wyłącznie napędzani tą emocją na rynku finansowym, to możemy przegapić niejedną hossę, niejedną okazję, niejedną rewolucję, niejedną zmieniającą się całkowicie koncepcję inwestycyjną. I jak się boimy, to szukamy ludzi, którzy wiedzą więcej. W psychologii ewolucyjnej mówi się o proroku. No to tak.
Niektórzy wcześniej mówili, że kapłan później to wypełniał, no bo jak już się pojawiły religie, w które duże grupy zaczęły wierzyć, to zawsze był koleś, który wiedział trochę więcej, był inaczej ubrany, ogólnie tłumaczył nam, jak żyć. Później w ogóle on umiał czytać, nikt nie umie czytać, ale on umie. No i to już super power była. Przez setki lat to był ten oświecony człowiek, który czyta i on może wytłumaczyć więcej. I wszyscy szukamy ludzi, którzy z dużą pewnością siebie będą opowiadać o tym, jak będzie wyglądała przyszłość. I to jest super naturalne. I cała ekonomia behawioralna pokazuje, jak dużą pułapką to może być, w jak wielu elementach to może nam mocno przeszkodzić, albo jak wiele pułapek możemy wpaść, no bo po prostu idziemy za takim prorokiem totalnie w ciemno, bo on z dużą pewnością siebie może opowiedzieć nam, dlaczego będzie tak, a nie inaczej. I przyznam się szczerze, że po zrobieniu wielu takich wystąpień i po latach pracy z kamerą, nieśmiało powiem, że mógłbym zrobić tutaj wystąpienie o tym, że będzie hossa i znaleźć na to argumenty i ładnie o tym opowiedzieć, a godzinę później mógłbym znaleźć argumenty na to, że będzie bessa i ładnie o tym opowiedzieć. I na tym polega sztuka wystąpień publicznych i dobierania odpowiednich danych, więc na to trzeba uważać, jeśli jest się po prostu inwestorem, bo my bardzo często szukamy proroka, który nam da łatwe rozwiązanie danego tematu. Nikt nie lubi usłyszeć, że to jest diabelnie skomplikowane i nie mamy bladego pojęcia, co się wydarzy. Wiecie, ileś prezentacji tutaj podejrzewam, że było aktualizowanych w piątek, bo ktoś pisał o Credit Suisse i chciał to pokazać, a w piątek patrzył, że Deutsche Bank czy jeszcze żyje, czy tam puls jeszcze jest w tej spółce. Widziałem, jak tak klikali tutaj, czy ten wykres się rusza, czy to już jest koniec. Nikt tego nie jest w stanie bez problemu przewidzieć. No po co się oszukiwać, że tu przyjdą ludzie, którzy nam powiedzą, że ten rynek, ale w czwartym kwartale dopiero, nie w trzecim, w czwartym, nie? Nikt tego nie wie. Ale my potrzebujemy takich ludzi, potrzebujemy proroków i naturalnie idziemy w taką stronę. Wiem, że podcinam gałąź, na której siedzę, no bo przecież gadam o finansach, come on. Ale przestrzegam przed tym, że to może być jakaś pułapka. A w XXI wieku mamy jeszcze zjawisko, którego na szczęście te tysiące lat wcześniej nie znali. To się rozwinęło przez ostatnią dekadę. Jeśli mamy jakiekolwiek social media, a zapewne prawie wszyscy na tej sali jakieś mają, to wiedzą, że teraz algorytmy walczą o nasz watch time, walczą o to, żeby odebrać każdą minutę naszego życia komu innemu. To jest w ogóle ciekawostka, jak przeglądamy na przykład raporty finansowe Netflixa, no to on najpierw patrzy na watch time, ile godzin w tygodniu ten człowiek spędza z Netflixem, a tam zyski dopiero później. Najważniejsze, ile wyszarpie z tej doby. No bo czas jest tą wartością, wiadomo, najważniejszą, więc to jest nie tylko czas odebrany YouTube'owi, książce i tak dalej, ale to jest czas odebrany zabawie z dzieckiem. To jest czas odebrany na sen i tak dalej. Więc ten watch time jest bardzo ważny. I żeby ten watch time był duży, był ważny, tworzą się bańki informacyjne. Algorytmy dają nam to, co chcemy widzieć, co lubimy. I praca domowa numer dwa, jeśli nie macie bladego pojęcia, jak działa bańka informacyjna, to jest naprawdę rzecz, którą trzeba sprawdzić. Ja już chyba z piąty raz na tych scenach kawców o tym wspominam, chociaż pół minutki, bo to jest diabelnie ważne. Bo możemy żyć w przekonaniu, że taki jest obraz świata, tylko dlatego, że kilkudziesięciu naszych znajomych w danym social media będzie teraz miało podobny pogląd do nas. Albo można założyć jakiś profil dowolny na Facebooku, TikToku i tak dalej i sobie wybrać, że no dzisiaj będę udawał ultraprawicowego, ultralewicowego, albo będę jakąś teorię wyznawał i tak dalej. Za tydzień nie będziecie widzieć nic innego, jak tylko to, od czego zaczniecie. I teraz jeśli nałożymy na siebie wizję tego, że idziemy za prorokiem i go śledzimy w internecie, no to może się okazać, że my cały czas mamy tylko i wyłącznie jeden pogląd na świat i nie widzimy nic więcej, kompletnie. Są super dwie proste rzeczy, które jak na siebie się nałożą, to robi się problem. I może jeszcze myślicie, że to jest wydumany problem, bo też testowałem te prezentacje na ludziach i też parę pytań się pojawiło po drodze, dlaczego to akurat tutaj. Bo nauka też udowadnia, że my jesteśmy pewni siebie, dopóki inni potwierdzają, co mówimy, albo dopóki inni nam nie zaprzeczają. To jest eksperyment zgodności Asha i miałem taki moment, że chciałem zrobić ten eksperyment tutaj, ale to jest tak duża sala i jest was tak dużo, że musiałem co najmniej 100 statystów wynająć. Generalnie eksperyment zgodności Asha polega na tym, że musimy dopasować te dwa obrazki. Który słupek do którego tutaj? A, B czy C? Ktoś za A? Ma to sens? Jest A? Jeden A. Ktoś za B? Co? Raczej C, co nie? Raczej C. A gdybym zrobił eksperyment, który zrobił ten naukowiec, który to wymyślił, to bym miał 100 statystów podstawionych na tej sali, którzy podnieśliby rękę za A.
I tu pojawia się ważne pytanie. Czy podnieślibyście wtedy rękę za C? Na pewno nie z taką pewnością siebie jak na początku. Bo na początku to człowiek myśli, że może jakaś wada wzroku, ktoś tam, jedna osoba powiedziała, a może to faktycznie coś, daleko jest scena. Ale gdyby 100 innych osób na tej sali powiedziało, że to jest zupełnie inna literka, to byście się zastanawiali, co jest ze mną nie tak. I dokładnie to robimy na rynkach finansowych. Jeśli tu i teraz jesteście przekonani, że WIG20 jest totalnie wykupiony, że to jest ten moment, że przed nami złote lata, KPO przyjdzie w ogóle, już odczepią się od spółek Skarbu Państwa, że nagle same dywidendy popłyną, że jeśli myślicie, że to jest ten dołek i macie strunicę argumentów za tym, to być może jesteście przekonani, że tak zrobię, zacznę kumulować pilnie, w ogóle może jakoś mało dźwignie, bo przecież można WIG20 na przykład razy dwa ETF-em zrobić. To jest mój sposób na życie, no. I wejdziecie do internetu. A tam na Twitterze jeden prorok mówi, że spadnie. Drugi prorok mówi, że spadnie. No jakiś prorok w czapce mówi, że spadnie i ma 10 tysięcy lajków pod tym. No i nasza pewność siebie spada. Niby mamy argumenty, jesteśmy przygotowani, zrobiliśmy analizę, wszystko się zgadza, ale włączyliśmy dowolne medium, a tam wszyscy mówią dokładnie odwrotnie jak my. Czy nasza analiza w jakikolwiek sposób uległa zmianie? Nie. Czy nasz pogląd w jakikolwiek sposób uległ zmianie? No. Myślę, że wiele osób się na tym spokojnie przejechało albo jeszcze w przyszłości przejedzie, że miało doskonały pomysł, ale większość mówiła inaczej. I nie wierzymy we własne umiejętności, bo internet dzisiaj daje nam możliwość takiej sali publiczności wszędzie. Ja dosłownie wyjmuję telefon i nie wiem, na Twitterze kilkanaście tysięcy osób mnie obserwuje i nagle sobie wyobrażam, że tutaj jest 1000 osób, a tam jest kilkanaście na wyjęcie telefonu. No przecież to jest bez sensu. No tak jakby ten eksperyment przechodzimy codziennie za każdym razem, kiedy mamy decyzję inwestycyjną. No i jak przechodzimy tego typu eksperymenty, to też ważne jest to, że łapiemy się na różnego rodzaju historie. No bo historie to jest ten fundament, który dał nam w tej ewolucji tę przewagę. Zwierzęta nie potrafią opowiadać sobie historii i dlatego my jesteśmy tym super gatunkiem, który ogarnął tę planetę. Bo my potrafiliśmy sobie opowiedzieć historię o tym, że powstają imperia, później opowiadaliśmy sobie historię o siłach wyższych, że jest jedna religia, druga, trzecia, czwarta, później ta większa zjadała tę mniejszą i jakoś to było. 5000 lat temu opowiedzieliśmy sobie historię o pieniądzu. Uwaga, ten przetrwał. Imperia, religie, one upadały. Ale wszyscy, jak tutaj siedzimy na kawsach, wierzymy w pieniądz. Więc historie mają moc. Dlaczego powiedziałem, że w 2009 Bitcoin wywrócił stolik? Bo jak spojrzymy na psychologię ewolucyjną i popatrzymy na to, że historie mają moc, no to pytanie, ile osób uwierzy w Bitcoina? I nada mu moc. Mówiąc wprost. Tak jakby historia, która jest niszą, ale historia, w którą zaczynają wierzyć miliony, dziesiątki milionów i tak dalej, no ja bym tak nie lekceważył tego. Ja się długo przekonywałem do kryptowalut w portfelu, ale jakieś już posiadam. Słuchamy historii, wkręcamy się w nie, one są super ważne, są nośnikiem informacji, ale mogą nas zaprowadzić w bardzo złe miejsca. Bo my nie potrafimy powiedzieć, że czegoś nie wiemy. No tutaj to już w ogóle, na scenach, tak jak ja wychodzę i mówię, że czegoś nie wiem, publiczność, Boże, to po coś ci go wzięli na scenę? Mówi, że nie wie, jak będą rynki wyglądały w przyszłym roku, co Fed zrobi, bez sensu. Albo mówię, że to jest diabelnie skomplikowane i nie masz żadnych szans, żeby jedna osoba to wytłumaczyła w godzinę na wykładzie. Też bez sensu, no po to są takie wykłady, żeby powiedzieć prosto, bo my musimy coś wyjaśniać. I zawsze tak było. Jak były przypływy, były sztormy, w ogóle pogodowe tematy, no to żeby była woda łaskawsza, to co się robiło? Składało się ofiary. No jakiemuś bogu, bogom, bożkom, demonom, no każdy miał jakiś swój sposób. Niektórzy musieli tańczyć, tam Indianie tańczyli, żeby deszcz wywołać. Jakby każdy miał jakiś na to fajny patent. Generalnie później Posejdon robił już mniejsze wrażenie, przyszedł jakiś inny bóg, później przyszły większe religie. No dobra, to teraz trzeba dać na tacę. W zależności od zakątka świata oczywiście, bo mówię o tych dominujących religiach, żaden Posejdon, żaden mały bożek trzeba w niedzielę dać na tacę. Może będzie łaskawsze. No i później przyszła nauka. Ogarnęliśmy, że jest księżyc, grawitacja, planeta i w ogóle, a później to w ogóle mamy apkę w iPhone'ie pogodową i wszystkie idee, wszystkie historie, wszystko padło. Jak nauka przyszła i to wyjaśniła, to już nic innego nie potrzebujemy. I dopóki nam ktoś nie wyjaśni, dopóki nie dojdziemy do tych absolutnych wniosków, jest duża szansa, i ekonomia behawioralna dużo o tym mówi, że będziemy sami sobie dopisywać historię.
I to jest niestety przyczyna, dla której często wpadamy w różnego rodzaju tego typu historie właśnie na rynkach finansowych. To jest w ogóle niesamowite, że w tym naszych rynkach finansowych te historie, które często kompletnie są bezpodstawne, ale fajnie się ich słucha, mają tak duże wzięcie, dużo większe niż w innych branżach. I oczywiście mówię o tych historiach, które prowadzą nas do tego, że coś na nas czyha. Coś na nas czyha i chce zabrać nasze pieniądze. Zawsze ktoś tam jest. I to ma sens, jeśli spojrzymy na ewolucję, bo jest takie pojęcie w nauce, ono się nazywa patternicity, czyli skłonność do szukania za wszelką cenę wzorców i schematów wynikających z natury i historii. No i to miało super sens, jak siedzieliśmy na tych równinach czy w tych dżunglach, no bo jak widziałem raz węża w krzakach, to później musiałem dobrze zapamiętać, jak to było, jak on szeleścił, czy to dół krzaków, góra krzaków, tak jakby ten schemat, jak ten wąż się porusza, to mogą uratować mi życie. No bo później będę przechodził na drugi, na trzeci dzień, już będę widział, krzaki się ruszają, idę w drugą stronę. To był super pomysł na przetrwanie kilka milionów lat temu. Ale czy to jest super pomysł na budowanie portfela inwestycyjnego? Że szukamy jakiegoś schematu, który zadziałał raz, drugi, trzeci, no to czwarty na pewno zadziała. Miłośnicy analizy technicznej, zatkajcie uszy, ale to jest jedna z teorii, która jest podwaliną do tego, dlaczego tak bardzo ludziom się podoba analiza techniczna. Bo ona zakłada, że są wzory, które możemy na siebie nałożyć i jak coś 40 lat temu zaskoczyło, 20 lat temu zaskoczyło, cholera, to może to się uda. Miało być bez wykresów, ale jest jeden. Pierwsza prezentacja, jest jeden wykres. To nie jest jakiś super sensowny wykres, bo przyznaję się szczerze, że szukałem go 30 sekund i po prostu chciałem porównać różne BES-y na przestrzeni dziejów i wybrałem akurat coś takiego. Takich rzeczy mamy pełno w mediach. Nakładamy na siebie poszczególne wykresy i często bezrefleksyjnie patrzymy, że jak wygląda tam BES-a 2022 na tle tej 2020, 2008 i 2000. Ja widziałem wykresy, które sięgają 100 lat. Jak ta BES-a wygląda na tle tej, która była w latach 70., 60., 50., 40. i tak dalej. I to też jest trochę to zjawisko, bo my szukamy takich analogii bardzo, bardzo prostych. Jak sobie Tesla radziła w tych wszystkich BES-ach? Nijak sobie radziła. W 2010 dopiero weszła na giełdę. W dwóch wykresach w ogóle jej nie ma. Jakby porównujemy rynki, które są nieadekwatne do siebie. Składy indeksów się zmieniły. Nasz świat się zmienił. Mój telefon komórkowy jest mądrzejszy od technologii, która wysłała ludzi na Księżyc. My nie możemy porównywać jeden do jednego dwóch dowolnych obrazków. Ale tak robimy, bo szukamy uproszczeń. I na to trzeba bardzo uważać. Ale tamto to jest pół biedy. Jest jeszcze jedno zjawisko, które też zostało z nami, i tak psychologowie twierdzą, badając tę naszą ewolucję, i to jest agenticity. Staram się unikać polityki, ale w notatkach mam zapisane, że to wina Tuska. Generalnie zawsze szukamy, czyja to wina. Kto za tym stoi? Nie, że co, nie mogę być, że skomplikowane, bo bank upadł. Nie, kto chciał, żeby bank upadł? Kto majstrował przy finansach? Silicon Valley Bank. To jest taka prosta historia, gdybym teraz wyszedł i powiedział, że to byli chciwi ludzie z USA. Brali tych pieniędzy, ile wlezie, ładowali je w obligacje, bo to było proste i jako jeden z niewielu banków nie zabezpieczyli ryzyka wzrostu stopy procentowej. To było nawet w raportach. I mógłbym to prosto wyjaśnić, że to jest chciwość i tak dalej. No ale jeśli mam skłonności do tego zjawiska, które tutaj widzicie, to już sobie myślę o tych ludziach, którzy to wszystko uknuli. Nie, że po prostu kilku prostych, chciwych gości, którzy stwierdzili, że więcej zarobimy, jak nie włączymy tego zabezpieczenia. Nie, 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 to tam jest coś więcej. I nie mogę się nie pochylić nad tym, bo tamte wszystkie zjawiska prowadzą nas do tego, co tak chętnie uwielbiamy i często oklaskujemy. Do tego, że to jest coś większego. Coś, o czym nie mamy pojęcia. Może jakiś prorok wie. No nie wiem, czy to jest prorok na sali, może gdzieś poza. Szukamy, co tam się dzieje. I teorie spiskowe są takim szerokim pojęciem, o którym niektórzy mówią, że nie, 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 w ogóle nie tykają tego. Niektórzy mówią, że w teoriach spiskowych ważne jest to, że niektóre są prawdziwe, więc spróbujmy czytać o wszystkich. No, każdy ma jakieś inne podejście do teorii spiskowych. Ale teorie spiskowe według nauki dzielą się na trzy. Jest spisek zdarzeń, który teoretycznie no, naprawdę może się wydarzyć i niektóre się wydarzają. To są te wszystkie polityczne zamachy, to są właśnie jakieś bardziej polityczno-dyplomatyczne akcje, że coś stało za jakimś konkretnym wydarzeniem. I to jeszcze pół biedy, jak nam w rynkach finansowych się wplecie, że tak w naszej strategii inwestycyjnej mamy z tyłu głowy, że to mogło nie być przypadkowe. To jest pół biedy, bo to jest pojedyncze i to nie wpływa często na naszą strategię inwestycyjną.
Ale jeśli zaczynamy węszyć nad spiskiem systemowym, czyli że tu wszyscy kombinowali, żebym ja stracił pieniądze, to nasza strategia prawdopodobnie szybko ulegnie zmianie albo oderwie się w ogóle od jakichkolwiek finansów i ekonomii i słuchanie mnie i tej prezentacji będzie kompletnie bez sensu. Spisek systemowy polega na tym, że my się wszyscy tutaj dogadujemy, wyłączymy kamery, wszystko i tak dalej i my się dogadujemy, że na przykład robimy jakiś insider trading na bardzo konkretnej spółce, tylko cichosza. Nikt nikomu nic nie mówi, poza tej sali. Jestem święcie przekonany, że zanim wypiję pierwsze piwo wieczorem, ktoś powie o tym, co to się wydarzyło. Albo ktoś to wrzuci na Twittera. Tak jakby to jest spisek systemowy, że wszyscy, ogromne grupy ludzi muszą tworzyć ten spisek. A jeśli wchodzimy o szczebelek dalej i mamy super spisek, to już nie będziemy inwestować. To wtedy ja jestem elementem spisku, bo o tym mówię, tak jakby wszystko jest spiskiem. To już podchodzi pod wstęp do chorób psychicznych. Generalnie tak mówi nauka, żeby nie było, że to ja sobie wymyśliłem. Jeśli wierzymy, że wszystko jest spiskiem, że spiskiem jest tworzenie inwestkawców. No jak się dobrze nad tym zastanowić? Wielki kapitał, duże firmy finansowe przyszły zmanipulować, co tutaj myślimy w głowach, zatrudnili prelegentów. Gdzie jest mój przelew od Sorosza? Od lat czekam. I w nauce jest takie coś określane jako punkt bez powrotu. Czyli punkt, w którym naprawdę myślimy, że wszystko już jest spiskiem. I punkt, w którym no, musimy się zacząć poważnie nad sobą zastanawiać, bo oderwiamy się od rzeczywistości całkowicie. I to jest coś, co tylko mówię jako przestroga, ale generalnie wszystkie te ewolucyjne tematy, to, że tak łatwo jest bazować na strachu i tak dalej, doprowadziły nas do tego, że jak się dobrze tym zastanowić, to możemy się śmiać, że tu jakieś reptylianie w Białym Domu, tak jakby niektóre są... No, płaskoziemcy. Marzę o tym, żeby spotkać płaskoziemca na żywo. Naprawdę. Ale są takie teorie, które doprowadzają do niebezpiecznych rzeczy. Pamiętacie jednak Kapitol? Jak tłum ludzi, łącznie z człowiekiem Bizonem, ruszył, żeby nam wyborów nie sfałszowali, że oni nie chcą, żeby Donald Trump został zmieniony na innego prezydenta? No przecież to się zaczęło od teorii spiskowych i tam ludzie zginęli. No, nigdy w historii ludzkości teorie spiskowe tak nie przyspieszyły jak po 2020, a na rynku finansowym jest ich naprawdę, naprawdę bardzo dużo. I tylko tak przestrzegam, żeby wasza strategia inwestycyjna nie stała się czymś w oparciu o teorię, że ktoś wie więcej i ten Soros jak imperator w Gwiezdnych Wojnach. Pamiętacie imperatora? Nie? Stary w szlafroku i ba. Żeby to nie była taka sytuacja. I teraz cały ten mój wywód pokazujący 2,5 miliona lat ewolucji i jakieś śmieszne rzeczy typu, że czujemy to samo, co czuli nasi przodkowie pijąc piwo, a oni siedzieli w krzakach. To wszystko ma na celu to, żebyśmy zrozumieli nasze ograniczenia. Nasze ograniczenia, które są z nami i raczej z nami pozostaną, które u niektórych będą bardziej uwypuklone, u niektórych mniej. I to są ograniczenia, nad którymi generalnie możemy w ogóle pracować. I jeśli spojrzymy na tę historię i na to, co... Często uczymy się w książkach i tego typu tematach, no to długi termin to jest super nowość. Jak pogrzebiemy w historii, jak przeczytamy książkę Harariego, Fantastyczny Sapiens, to odkryjemy, że długi termin to jest jakaś abstrakcja w ogóle. Długi termin to była przyszła pora roku. No może dwie do przodu. Jak już była rewolucja agrarna, to jak planowaliśmy na 3 lata do przodu, to w ogóle jakiś oświecony człowiek. A my dzisiaj rozmawiamy o portfelach inwestycyjnych na 20, 30, 40 lat i więcej. Dlaczego Warren Buffett bije wszystkich na głowę swoim wynikiem? Bo nikt nie może podejść do jego kategorii w ogóle. On ponad 70 lat inwestuje. To no, jak patrzę na tabelę GUS-u, to ja już nie podejdę do jego kategorii. No, GUS uważa, że bez szans w ogóle mieć portfel jeszcze tyle lat. No chance. Pamiętajmy na rynkach finansowych, że strach jest dużo starszy niż chciwość. Rozmawialiśmy sobie o tych dwóch siostrach i trzeciej zazdrości. Wszyscy najwięcej się uśmiali o tej zazdrości, czyli kojarzycie to uczucie, że ktoś obok ma więcej. Nie? Ale strach jest starszy niż chciwość i to jest arcy ważne. Nie ma proroków, nawet jeśli wszyscy myślą, że to jest takie proste i to pięknie brzmi, ale brzmi dlatego tak pięknie, bo potrzebujemy prostych wyjaśnień i nie możemy zostawiać niewyjaśnionych zjawisk. Tak jesteśmy stworzeni, tak ewolucja zadbała o to, że nie możemy powiedzieć, że nie wiemy, że to jest skomplikowane, bo nas to wewnętrznie boli. Musimy znaleźć jakieś wyjaśnienie. I jak przyjdzie ten człowiek, który nam to wyjaśni, kiedyś na YouTubie, dzisiaj w ogóle poprzeczka jest coraz wyższa, bo teraz będzie w 2 minuty na TikToku wyjaśniał świat. Spróbujcie całą teorię ludzkości wyłożyć w 2 minuty na TikToku. Nie ma proroków i nie było. A jeśli wstawiamy wszystkie nasze pieniądze na to, co mówi prorok, no to on nie bierze za to odpowiedzialności. My bierzemy.
On tylko stworzył sobie jakąś treść. No i rzecz, o której trochę nie powiedziałem, ale może nam się jeszcze czegoś przyda. Pułapka luksusu w psychologii. A propos rewolucji agrarnej, przez setki lat ludzie naprawdę cierpieli, jak zaczęli ogarniać tę rewolucję agrarną. To było straszliwie trudne. Gorzej żyliśmy, gorzej jedliśmy, gorzej funkcjonowaliśmy. A teraz, jeśli patrzymy na pułapkę luksusu, no to musielibyśmy ograniczyć nasze oczekiwania, żeby z niej wyjść. To wam zostawiam jako pracę domową, bo pułapka luksusu jest bardzo fajnym zjawiskiem. Pytanie, ile potrzebujecie do życia? Czy ten milion to dużo, czy wy potrzebujecie 5, 6, 10, 20? Bo jeśli tak, to nigdy prawdopodobnie nie uda się tego osiągnąć. Czyli łatwiej jest pracować na oczekiwaniach, niż na oczekiwaniach zysków. A ja zostawiam was taką małą pracą domową. W najgorszym wypadku wystarczy pójść na piwo z przyjaciółmi i zobaczyć, czy psychologia ewolucyjna faktycznie działa, pomilczeć razem i zobaczyć, czy jest fajnie. A jeśli to wam się spodoba, no to usiąść nad tymi swoimi słabościami i zastanowić się, czy coś z tego wykładu w ogóle do was przemówiło, że ja to faktycznie robię na moim rachunku maklerskim. Bo żeby było jasne, ja robię tego naprawdę bardzo dużo i właśnie dlatego chciałem przekazać całą tę wiedzę, żebyśmy wszyscy mogli nad sobą pracować. A mnie znajdziecie oczywiście w kuluarach, znajdziecie mnie na Doradca TV i po 15 latach w internecie. Wystarczy, że wklepiecie Tomasz Jaroszek w Google i reszta już powinna zadziałać. A jeśli chcecie poczytać fajne książki, to na milionkroków.com jest ich kilka, ale uprzedzę, że żadna nie obiecuje, że będziecie multimilionerami, ale po każdej mogę obiecać, że będziecie nieco mądrzejsi. Dziękuję pięknie za uwagę.